Witam was bardzo serdecznie, jest ja jestem Fikusek a dzisiaj chciałem wam przedstawić materiał dowodowy informacyjny, jak zwał tak zwał na temat Olusi troszkę ludzi zbejtowałem na ten tytuł, ale no sami widzicie o co chodzi w ogóle cała sprawa nie jest śmieszna, ponieważ jest to jedna z topowych graczy, a jeżeli w ogóle nie znacie Olusi no to teraz już wam przedstawiam jak nie wiedzieliście, no to jeszcze było ono tutaj ale przez naprawdę dłuższy czas była ona top 1 na Boxer Planet i to począwszy od 2016 roku. Oprócz tego, że miała najwyższy poziom, z tego co chyba pamiętam, była druga bądź trzecia tutaj. No i również była pierwsza tutaj w topce, a jak na razie mamy tutaj Mikalo. Mówię na razie, bo nie wiadomo, co z jej kątem jest nie tak. Ponieważ posperając sobie wyodkryj skórki, o także top popularnej skórki wszechczasów. Oj, wszechczasów mamy tutaj. O kurcze, nie ma tego tutaj. Aktualnie macie screenshota, gdzie było, jest pokazane właśnie, że jej prace były normalnie, ale jak sami teraz widzimy, ich nie ma. W ogóle nagrywam to w dzień, gdzie w ogóle doszło do tego incydentu, że o Lucy konto nie istnieje. Jeszcze w ten sam dzień dostało się coś takiego, że mogliśmy znaleźć jej konto, Lecz jak sami widzimy, jej konto było oznaczone logiem, w sensie bardziej flagą narodowości, że jest ona ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiem dlaczego. Dostałem również informację, że niby jej konto mogło być przeniesione do innego kraju przez AI, ale nie wiem ilu to jest prawdy. No i wiadomo, jest to mega duże. Rzecz, że konto ośmioletnie, w którym poświęcasz mega dużo czasu, mega dużo właśnie pieniędzy wydajesz i tak dalej, zostaje tak o zbanowane permanentnie. Dlaczego tak coś miało miejsce? Nie wiem do końca Lecz rzekomo Olusia miała się kontaktować z niektórymi ludźmi przez to konto Bądź przez to konto, za sprawą właśnie tego oto skina, który stworzyła ban na stałe Olusia, wiadomo, lekko inny nick, ale wiadomo jak to jest Konto stworzone w 2016 roku również mają tak jak jej konto prawdziwe. Co dobrze pamiętam. I tak mi się wydaje, że tak było. I teoretycznie nie jestem pewien na 100%, czy to jest prawdziwa Olusia, ale możemy przejść do coś takiego. Ktoś chciał się widać mnie pozbyć i się mu udało. Trochę dziwnie napisałem, wiadomo, chodzi tutaj, że po prostu ktoś chciał mnie Najwidoczniej się nie pozbyć. Nie wiadomo, o co chodzi. Najpierw blokują Denisa, chodzi o. Osobę, która również miała 106 poziom i również jego konta nie, u, nie użymy. Teraz zablokowali mnie. Trochę podejrzane, ale no dziwne, że nagle trafem dwa tak mocne konta dostają. Tak o, po prostu wyczyszczone, zbanowane. Tym bardziej, że ostatnio nie gram i nie piszę zniknę, a niedawno minęła mi blokada na tydzień. A dla waszego świętego spokoju, no, to nie BSP Legacy, bo nawet tam nie wchodziło. Lecz Denis również. Napisał, że to jest niby on, również mega stare konto. I tak jak właśnie widzimy plazmowy Denison. Tutaj akurat zero dowodów, ale no mega słabo, nie? nie wiem co mam Wam powiedzieć. I teraz taka akcja. Są kilka rzeczy, co można sobie pomyśleć. Z jednej strony, tak jak właśnie tutaj osoba, która kontaktowała się, dała mi informację, napisała, że albo po prostu usunęła konto, lecz moim zdaniem jest to po prostu głupia i no jeżeli tamte konta co przed chwilą wam pokazywałem, są realne ich kontami, no to wiadomo, że no, raczej nie, chyba że ktoś im usunął, włamując się, lecz myślę, że po tym ataku hakerskim, co już słyszeliście o tym, no, obstałem, że już wtedy byłoby głośno, że po prostu jej konto zostało zbanowane, a obstawiam, że osoba, która ma inteligencję i po prostu... Konto, które jest no, jednostopowe, oraz po prostu no, wydaje tam mega dużo pieniędzy, no to raczej nie używa. cheat więc wycieków pewnie na nią nie było. Lecz można powiedzieć tyle, że aktualnie Olusi nie mamy na naszym serwerze polskim i nie wiemy za bardzo, co się z nią dzieje. Lecz cała sprawa również nie była po prostu rozpo... no nie było zainteresowania właśnie na samym polskim serwerze, ponieważ m.in. Jakob767 z użytkownik właśnie YouTube'a, jak sam widzicie, również prowadził transmisję na żywo właśnie wczoraj, jak to, wy, to widzicie gdzie szukał przyczyn, dlaczego właśnie na polskim serwerze straciliśmy Olusia więc cała akcja nawet ma na europejskich właśnie kręgach, nie? więc no, jest grubo więc nie do końca wiem, co mogę wam jeszcze tutaj powiedzieć więc po prostu zaakceptuję znajomych, Asmer tutaj mnie dodał, dodała więc spoko. Zapraszam do zasubskrybowania kanału i napiszcie co Wy myślicie o tej sytuacji i czy macie jakieś dowody czy coś, dlaczego w ogóle takie coś miałoby miejsce. Ponieważ... bądźmy sobie szczerzy, ale bany za darmo może są w tej grze, lecz obstawiam, że z tak poważnym i dużym kątem permanentnie, no to ciężko, chyba raczej spodziewałbym się na przykład cofki levelu czy coś takiego jak to miało miejsce na z Nikolą B621. Więc tak to właśnie by wyglądało Jeżeli uznajemy ban jest za obraźliwe słownictwo, czy coś takiego No to po prostu uważajcie co piszecie w Backstab Planet, bo jak sami widzicie Nawet takie mocne konto może zostać w mieniu oka zbanowane na stałe, więc uważajcie Pozdrawiam